znajdujemy się w Linowie. MLCC od 2018 roku koordynuje proces rozwoju tej instytucji. Z ramienia MLCC odpowiedzialnym za V4G GHQ Project jest nasz kolega, pan pułkownik Attila Kolonik, Węgier. I razem tutaj tworzymy kierownictwo ćwiczenia. W 2018 roku ministrowie obrony narodowej V4-4 podjęli decyzję o utworzeniu GLSG HQ. W dniu dzisiejszym mamy możliwość zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób to dowództwo może funkcjonować i w jaki sposób realizowane są zadania przez to dowództwo. Z ramienia MLCC kierownictwo ćwiczenia przygotowało niezbędne dokumenty, które umożliwiły na rozpoczęcie procesu przemieszczania wojsk do rejonu rozmieszczenia tutaj w Linowie, jak również do realizacji zadań w trakcie ćwiczenia. Obowiązującym językiem podczas tego ćwiczenia jest oczywiście język angielski, ponieważ to język Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego łatwo jest nam się porozumieć. Cztery zupełnie różne języki. Rzeczywiście najłatwiej, najbliżej mamy z Czechami. Tutaj, jeżeli są jakieś kłopoty językowe, rozwiązujemy je w języku polskim i też nie ma problemu, Czesi doskonale nas rozumieją. Jeżeli chodzi o współpracę, układa się płynnie, można by tak powiedzieć. Znamy się tak naprawdę już od kilku lat. Od kilku lat przygotowywaliśmy się do tego ćwiczenia, które obserwujemy teraz. Były to ćwiczenia realizowane zarówno na Słowacji, byliśmy w ubiegłym roku w Niemczech w ramach podobnego ćwiczenia, aczkolwiek bez tego realnego zabezpieczenia logistycznego. Tutaj spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę. Od ubiegłego tygodnia właściwie współpracujemy razem. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów logistycznych, tutaj właściwie podejście jest podobne, ponieważ te problemy, te zadania logistyczne i sposób ich rozwiązania określają procedury, ściśle określone procedury natowskie i tych procedur musimy się trzymać. Natomiast oczywiście to są delikatne różnice kulturowe. Codziennie jesteśmy zaskakiwani na przykład przez słowackich kucharzy, którzy odpowiadają za wyżywienie, więc ta kuchnia jest trochę inna. To przede wszystkim wszelkiego rodzaju gulasze. Te gulasze już chyba poznaliśmy, kilkanaście rodzajów tych gulaszy i kilkanaście konfiguracji i codziennie potrafią zaskoczyć nas czymś nowym. Nie ma rzeczywiście tej wojskowej grochówki, nie ma polskiej kiełbasy, także trzeba się nieco przestawić na inne menu. Aktualnie jesteśmy w stacji oczyszczania wody. Tą stację przygotowali Węgrzy. Ta stacja umożliwia oczyszczanie wody pobieranej zarówno z rzek i jezior, jak również z mórz i oceanów. Może również oczyszczać wodę zabrudzoną skażeniem biologicznym lub chemicznym. Także jesteśmy dzięki tej stacji jesteśmy tutaj jako stanowisko dowodzenia zupełnie niezależni i możemy korzystać z dowolnego ujęcia wody. Woda jest filtrowana na zasadzie odwróconej osmozy, także są tutaj wykorzystywane tylko zjawiska fizyczne, a nie zjawiska chemiczne. Później już tak przygotowana woda wędruje tutaj do miejsca, w którym może być pakowana w półlitrowe lub litrowe woreczki foliowe, także ta woda może być zarówno tankowana bezpośrednio do cystern i rozwożona gdzieś na dalsze odległości, albo właśnie konfekcjonowana w ten sposób i bezpośrednio rozdawana żołnierzom, tak żeby mogli korzystać z tej wody. Jeżeli chodzi o wydajność takiej stacji, to z wody takiej z rzek i jezior to 5000 litrów na godzinę. Jeżeli chodzi o wodę morską, to 2800 litrów na godzinę. Jeżeli chodzi o wodę skażoną, 2400 litrów na godzinę.